Pozwólcie, że na wstępie bardzo serdecznie Państwa wszystkich przywitam według godności, według tytułów, ale bardzo, bardzo cieszę się z obecności kół, stowarzyszeń, kółka rolniczego, koła gospodyń wiejskich, jak również witam kierowników jednostek organizacyjnych naszej gminy z pracownikami, bo widzę, że są, nie chciałbym nikogo pominąć, bo być może ktoś jest nieobecny, ale również witam bardzo serdecznie mieszkańców, sołtysów, radnych. Mieszkańców, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Na nasze zaproszenie, które tak może troszeczkę dziś zmyliło Państwa, bo miał być śnieg, miał być mróz, ale to jest tylko, proszę Państwa, dodatek. To jest tylko dodatek do tego, co jest najpiękniejsze, że za kilka dni będziemy mogli się cieszyć ze świąt Bożego Narodzenia. To jest właśnie najważniejsze wydarzenie, do którego powinniśmy naszymi myślami się kierować, naszymi uczuciami. Także pozwólcie, że właśnie wyrażę radość. Zwłaszcza tych, którzy niektórzy po raz pierwszy, czy może początkują, jeżeli chodzi o obecność właśnie na tego typu uroczystościach, na tego rodzaju naszych wydarzeniach gminnych. Także zapraszam również na kolejne, bo proszę Państwa, tak jak ksiądz tu powiedział, że przede wszystkim wspólnota. Wspólnota to jest coś bezcennego, o co należy walczyć, nawet być może bym powiedział, ale walczyć w sposób cywilizowany, ale na pewno zabiegać. Na pewno zabiegać, proszę Państwa, o drugiego człowieka, o jego dobro, o jego życzliwość, o jego zrozumienie i tym samym, proszę Państwa, odpłacać. Za chwilę, proszę Państwa, przełamiemy się białym chlebem, opłatkiem, który symbolizuje dobro, który symbolizuje miłość, który symbolizuje życzliwość wobec innego człowieka. To nie może się stać tylko automatyczne jakieś wydarzenie, czynność, która po prostu, no tak wypada przyjechać, może nawet z tym wójtem się przełamę dzisiaj, a tam zamknę oczy i jakoś przejdzie. Nie, proszę Państwa, ja bym chciał, żebyśmy sobie właśnie przez ten moment dali wyraz tego, że Ty jesteś dla mnie drugi człowieku ważny. Jesteś dla mnie ważny i ja naprawdę chcę dla Ciebie dobrze. A tyle, ile mamy tego dobra przekazanego, to tym się będziemy, proszę Państwa, dzielić, ale myślę, że pokłady są nieograniczone. Proszę Państwa, pozwólcie, że w przededniu świąt Bożego Narodzenia, świąt dla mnie osobiście bardzo szczególnych, jak również myślę, że i dla Państwa, bo sama obecność świadczy o tym, że przywiązujecie Państwo ogromną wagę do tego i odpowiadając na zaproszenie, naprawdę uszanowaliście urząd, uszanowaliście wójta gminy, jak również tych wszystkich, którzy dziś tak pięknie to przygotowali, bo to się samo nie wzięło z niczego. Także chciałbym Wam, Waszym rodzinom złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra. Dobra, które płynie i ze stajenki betlejemskiej, ale również z serc tych, którzy będą z Wami się łamać tym opłatkiem, tym dobrem i myślę, żeby te życzenia, proszę Państwa, które do Was zostaną skierowane, żeby one przemieniły się w czyny. Żebyśmy mogli właśnie świadczyć przez dłuższy czas o tym, że faktycznie no, był okres świąt Bożego Narodzenia i coś pozostało, coś trwałego, coś, co będzie w jakiś sposób jeszcze oddziaływało na naszą właśnie osobowość, na nasze zachowanie i na dobro tej wspólnoty samorządowej, za którą tu jest, czuję się odpowiedzialny, ale również tej wspólnoty duchowej. Duchowej, bo proszę Państwa, my jesteśmy naprawdę, myślę, że tu wleliście zgraną społecznością. Wleliście, mówię o całej gminie. I w tym miejscu naprawdę składam wyrazy szacunku, wdzięczności i wielkie podziękowania. Kilkanaście już miałem spotkań opłatkowych w poszczególnych miejscowościach. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, w żadnej nie spotkała mnie żadna uszczypliwość, żadna jakaś krytyczna uwaga. I bardzo sobie to wysoko cenię. Także dziękuję Państwu za obecność. Przesyłam najserdeczniejsze z głębi serca płynące życzenia i obfitości wigilijnego stołu, ale najwięcej tych łask Bożych od nowo narodzonego. Bardzo proszę Pani Ania Dobkowska. Wszystkiego co najpiękniejsze dla Państwa. Szanowni Panie Wójcie, drodzy mieszkańcy, pozwólcie, że w imieniu swoim, ale również w imieniu całej Rady Gminy Lelis złożę Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę, aby ten nadchodzący czas obfitował w miłość i radość. Życzę Państwu również, abyście znaleźli czas i pochylili się nad żłóbkiem narodzonego Jezusa. Niech betlejemska gwiazda, szczególnie Wam, drodzy seniorzy, bo Was jest bardzo dużo, świeciła nie tylko w wigilijną noc, ale również na każdy dzień przyszłego 2024 roku.
Życzę Państwu, abyśmy się spotkali tak, jak tu jesteśmy teraz, za rok, może w powiększonym składzie. Prześlijcie również życzenia swoim rodzinom i bliskim. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za słowa refleksji i życzenia. O zabranie głosu poproszę sołtysa Lisa. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałem Państwu życzyć w imieniu swoim Rady Sołeckiej w Lisie oraz Stowarzyszenia Babeczki z Lisa zdrowych, wesołych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego. I'm gonna make you mine.
Dziękuję.